W mówieniu o historii kluczowe jest budowanie pomostów pomiędzy doświadczeniami współczesnych ludzi i bohaterów historii. I kiedy mówimy o zagładzie, to zadanie jest wyjątkowo trudne, dlatego że y, takich doświadczeń nie ma nikt, albo prawie nikt. I przestraszeni y, ogromem, niewyobrażalnością tej tragedii, albo uciekamy i nie chcemy mieć z tym nic wspólnego. Albo używamy różnego rodzaju takich schematów, jak patos, na przykład, albo rytuałów, które trochę nas wyręczają w, w konfrontacji z tym tematem, albo wręcz zwalniają nas z, z takiej odpowiedzialności, znalezienia własnych słów w programie Onek Szabat, którego częścią jest wystawa pod tytułem Czego Nie mogliśmy wykrzyczeć światu. Postanowiliśmy oddać głos Manuelowi Ringelblumowi, jego towarzyszom z grupy Onek Szabat i rzeszy bezimiennych polskich Żydów, którzy chcieli historię swojego życia i swojej tragicznej śmierci opisać własnymi słowami. Każdy z nas mógł być w takiej sytuacji. To jest. To byli żywi ludzie. Czy oni o sobie myśleli w sepi? Czy oni myśleli o sobie w biało-czarnym, statycznym, jakimś takim ujęciu? Nie, przecież to byli zazwyczaj młodzi ludzie, którzy byli zakochani, uwielbiali swoje dzieci, pisali wiersze, patrzyli w niebo. No, po prostu znaleźli się w strasznej chwili, w strasznym czasie, i za bycie Żydami zapłacili, zapłacili życiem.